Już 29 stycznia cały Śląsk będzie bawił się w Sosnowcu, a to wszystko za sprawą 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po kilku latach impreza znów ma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, co czyni sosnowiecki finał finałem wojewódzkim. Udało nam się wrócić do tego, co było kiedyś, czyli we współpracy miasto i województwo śląskie. Wspieramy ten finał jako taki gadżet, który chcielibyśmy też uzupełnić i wesprzeć, żeby dodatkowo po tego wsparcia organizacyjnego z miastem finału jako zarząd województwa. Przekazujemy piłkę, która jest podpisana przez ambasadorów światowych, teraz mistrzostw w piłce ręcznej mężczyzn, przez panią Iwonę Niedźwiedź, przez pana Szmala, byłych reprezentantów naszych polskich. Każdego roku sosnowiczanie otwierają swoje serce, nie inaczej będzie tym razem. 31 finał WOŚP odbędzie się pod hasłem Chcemy wygrać z Sepsą, gramy dla wszystkich małych i dużych. Na ten cel gra także Sosnowiec, w tym roku jednak w innym, choć doskonale znanym miejscu. Tradycyjnie już zaczną od hali sportowej w Zagórzu, gdzie dla wszystkich będzie czekało mnóstwo atrakcji. A od godziny 15 koncerty rozpoczną się w Parku Sieleckim. Mówiliśmy troszkę o zimie, że zima raczej teraz zimna nie jest, ale zawsze WOŚP rozgrzewa nasze serca. I tak jak powiedziałem, ci młodzi ludzie, którzy zbierają, ten uśmiech, ta radość, że potrafimy... Szkoda, że tylko raz w roku i szkoda, że też są ci, którzy chcą to święto zepsuć, ale naprawdę to jest margines, tak naprawdę ogromny margines, ale jednak ta zdecydowana większość, tak jak powiem, tej pozytywnej energii. Ja bym chciał, żeby tak 365 dni w roku wyglądało, żebyśmy tą energię mieli, żebyśmy chcieli do siebie się uśmiechać, żebyśmy chcieli ze sobą współpracować, żebyśmy po prostu chcieli ze sobą być. Sosnowieckie sztaby WOŚP organizują mnóstwo atrakcji, które szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi. Pokazy pierwszej pomocy, stoiska artystyczne, kiermasze rękodzieła, występy muzyczne, animacje, konkursy i wiele, wiele innych atrakcji. Największym wydarzeniem będzie koncert w Parku Sieleckim. Start już o godzinie 15. Pierwsza na scenie pojawi się Gabi Foxa, a po niej Holly Blue Universe, a gwiazdą wieczoru będzie Roxana Węgiel. Natomiast tradycyjnie o 20 zostanie puszczone światełko do nieba. Praca sztabu zaczyna się dużo wcześniej, w momencie, kiedy ruszamy z rejestracją wolontariuszy i tak naprawdę z rejestracją sztabu, tak? Wysyłamy dokument do fundacji, fundacja wyraża bądź nie wyraża zgodę. Dla nas na szczęście po raz 7 to pozwolenie otrzymaliśmy i w momencie, kiedy dostajemy zielone światło na działalność, zaczynamy zabawę. Rejestracja wolontariuszy, ich poszukiwanie, szykowanie materiałów dla wolontariuszy, poszukiwanie firm, które by chciały z nami zagrać nas z pomoc w dniu finału. Naprawdę masa pracy. Z roku na rok przybywa wolontariuszy. Przede wszystkim wzrosła nam na przestrzeni 7 lat liczba, na którą dostajemy pozwolenie z fundacji, a miejsca znikają coraz szybciej. W tym roku 2 tygodnie. 2 tygodnie, 135 wolontariuszy, dokumenty wysłane do fundacji, już można tylko czekać na puszki, żeby je poskładać, zabezpieczyć i potem wydać w dniu finału wolontariuszom. Na wolontariuszy będą czekały przystanki ciepła, czyli miejsca, gdzie będą mogli napić się ciepłej herbaty i ogrzać. A jak WOŚP, to i aukcje, które już ruszyły. Zachęcamy do śledzenia, bo warto licytować i tym samym pomagać innym. Moim zdaniem przynajmniej warto jest być wolontariuszem, bo bardzo mocno to zwraca wiarę w to, że faktycznie możemy zrobić coś, co pomoże większej grupie osób i daje to naprawdę bardzo miłe wspomnienia i dużo da się faktycznie zapamiętać z takich wypadów i z takich dni spędzonych na przygotowaniach i nie tylko. Choć pierwszy tydzień ferii dla dzieci i młodzieży ze Śląska przyszedł już do historii, to nadal zostało nam trochę czasu, aby te ostatnie chwile zimowego odpoczynku spędzić aktywnie w Sosnowcu. Tradycyjnie podzieliliśmy ferie na dwie strefy, na strefę sportową i kulturalną. Jeżeli chodzi o sport, to tutaj Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował przede wszystkim półkolonie dla naszych dzieciaków w dwóch turnusach. Cieszyły się tradycyjnie zresztą, jak co roku, sporym zainteresowaniem. Podczas tych półkolonii dzieciaki mogą korzystać z naszych wszystkich tutaj miejskich obiektów, plus ścianka wspinaczkowa, plus też zajęcia wyjazdowe, także myślę, że tutaj bardzo, zresztą tak jak co roku widzieliśmy, to zainteresowanie było spore. Oprócz półkolonii MOSiR przygotował również na całe ferie między innymi szkoły nauki pływania, między innymi też właśnie zajęcia z szermierki, takie dla osób, które chciałyby rozpocząć potem treningi, więc tutaj też ta oferta jest spora. Można korzystać ze ślizgawki. Większość tych zajęć, które są albo do południa, albo po południu, w zależności jak rodzice, jak tutaj rodzice
rodzice rozplanują czas dla naszych uczniów, są te zajęcia bezpłatne. Natomiast jeśli chodzi o część kulturalną, to w zasadzie każda nasza jednostka, czyli i Teatr Zagłębia, Muzeum, Zamek Sielecki, Klub Kiepury, one wszystkie też przygotowały bogatą ofertę, między innymi czy to zajęć warsztatów teatralnych, jak w przypadku Teatru Zagłębia, warsztaty ceramiczne, oprócz tego w specjalnych cenach seanse kinowe w sali w Muzie, więc też tutaj dzieciaki mogą z tych zajęć skorzystać. Większość zajęć jest oczywiście bezpłatna. Jednym słowem, nuda w ferie się nie uda, bo miasto Sosnowiec ma ofertę różnorodną, przygotowaną i dostosowaną dla każdego. Warto zatem odwiedzić strony internetowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz miejskich jednostek kulturalnych. Sosnowiec w lutym będzie głównym punktem na koszykarskiej mapie Polski. To wszystko za sprawą oddania do użytku nowej hali Arena Sosnowiec, która będzie gościła koszykarzy reprezentacji Polski oraz drużyn biorących udział w turnieju finałowym Pucharu Polski Kobiet. Znaczy, Sosnowiec zawsze był miastem sportowym. Brakowało nam od wielu lat obiektów, bo przecież parę dziesięć lat temu to drużyny sosnowieckie w różnych dyscyplinach sportowych odnosiły najwyższe sukcesy z Mistrzostwa Polski i mam nadzieję, że dzięki takim obiektom będzie łatwiej do tego dorównać, bo żeby odnosić sport, właśnie podnosić poziom, potrzebne są nowoczesne obiekty, żeby młodzi adepci sportu mieli gdzie trenować, żeby mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach, ale też jest bardzo ważne, żeby właśnie te zawody odbywały się tutaj u nich, bo często musieli gdzieś jeździć daleko od swojego domu, co może też młodych ludzi, rodziców zniechęcało, a dzisiaj to my będziemy mogli zapraszać się różnego rodzaju organizacje sportowe do organizowania tutaj imprez i myślimy, że po Katowicach, Gliwicach, Chorzowie Sosnowiec dołączył do tego grona miast województwa śląskiego, w którym takie imprezy będą się mogły odbywać. Zanim jednak rozegrany zostanie mecz w nowej hali, 9 lutego w hali Mosir przy ulicy Żeromskiego kadra kobiet podejmie Turcję. Jak tłumaczy prezydent miasta, będzie to godne pożegnanie popularnego Żeroma. Natomiast pierwszy mecz koszykówki w Zagłębiowskim Parku Sportowym rozegrany zostanie już 23 lutego z Austrią. Spełnia wszystkie założenia, jakie musi spełniać taki obiekt. Jest bardzo kompaktowy, trybuny są bardzo blisko parkietu, więc taki typowo koszykarski obiekt. Całe zaplecze jest na najwyższym poziomie, bo jest 6 szatni, jest pokój dla mediów, więc jeżeli chodzi o jego dostosowanie, jest wszystko na najwyższym poziomie europejskim. Sponsorem tytularnym nowego obiektu jest ArcelorMittal Park. Hala ma 3052 miejsca, przy czym 800 miejsc to są tak zwane trybuny mobilne. Trzy jakby otaczające nas trybuny są składane całkowicie, elektrycznie, także nie będą przysparzały nam problemu i wtedy będą powiększały tą powierzchnię poziomu 0 do 2000 metrów kwadratowych. Bo samo boisko, na którym staliśmy przed chwileczką na konferencji, ma 1100 metrów kwadratowych, natomiast już później powierzchnię możemy powiększać, co sprawia, że to będzie arena nie tylko widowisk sportowych, ale wszelkiego rodzaju widowisk też biznesowych. Jak informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński w swoich social mediach, w ciągu godziny sprzedano ponad 300 biletów na pierwszy mecz 23 lutego. Styczeń dla szkół ponadpodstawowych to miesiąc studniówek, symbolicznie 100 dni do matury. Tymczasem dla Sosnowca to sygnał do nowego projektu prowadzonego z gigantycznym wsparciem Uniwersytetu Śląskiego. Chcemy, żeby każdy maturzysta w naszym mieście miał mniej więcej równe szanse, żeby mógł tą maturę zdać i żeby potem mógł korzystać z jak najlepszych studiów. Stąd pomysł, stąd współpraca i mam nadzieję, że ta forma pomocy, bo ona jest skierowana do każdego maturzysty, to będą dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami decydować, kto będzie mógł z niej korzystać. No, przyniesie te efekty, o których mówimy. Alfabet maturzysty to innowacyjny projekt skierowany do sosnowieckich maturzystów. Blisko 1300 uczniów przystąpi do matury z 9 szkół. To jest 6 liceów, elektronik i 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Od lutego rozpoczną się cykle intensywnych kursów przygotowujących do tegorocznej matury. Projekt jest innowacyjny, bo to kadra dydaktyczna uniwersytecka będzie kształciła. Natomiast miasto zapewni bezpłatne miejsca dla młodzieży. Koncepcja tych powtórek jest
różnorodna, skierowana do różnych grup, do uczniów o różnej wiedzy i różnej kompetencji, zarówno do tych, którzy tego swoim zdaniem potrzebują bardzo, bo obawiają się o samo zdanie egzaminu maturalnego, czy o jego dobry wynik, jak i do tych, którzy są dobrzy, a nawet bardzo dobrzy, ale wiedzą, że konkurują na przykład na kierunki, które są wyjątkowo oblegane, no i potrzebują tego dodatkowego wzmocnienia, żeby ten wynik był rzeczywiście znakomity. Założyliśmy, że wszystkie przedmioty, które są na maturze, powinny znaleźć odzwierciedlenie, więc przede wszystkim to jest oczywiście język polski i matematyka, ale także przedmioty, których rozszerzenia trzeba zdać, jeśli myślimy o takich studiach jak choćby medycyna, a więc przedmioty w rodzaju biologii czy chemii, te, które też najczęściej są oblegane przez poszukiwaczy korepetycji, a które kosztują często bardzo dużo albo trudno znaleźć dobrego korepetytora. Uniwersytet zaproponował 4 formy kursów, w ramach których utworzonych zostanie 30 grup, liczących prawie 3265 miejsc na różnych przedmiotach. Rekrutacje maturzystów na kursy pozostawione są w indywidualnej gestii szkół. Rodzice i uczniowie nie muszą sami zgłaszać się do organizatora kursu. I to będą kursy dla maturzystów takie 3-miesięczne, weekendowe, szybkie powtórki, nocne takie zajęcia organizowane. To wszystko będzie w Sosnowcu. Dwie pierwsze formy będą w naszym sosnowieckim CKZ Juna Chińskiego. Dwie kolejne formy będą w naszej przypowiedniej Żylecie na Będzińskiej. Warto wspomnieć, że Alfabet Maturzysty to kolejny wspólny projekt po Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Najlepszych, które miasto Sosnowiec dumnie współtworzy z Uniwersytetem Śląskim. Na przełomie stycznia i lutego ruszy kolejny, bo czwarty już klub seniora. Będzie to miejsce, w którym ponownie Sosnowiec będzie łączył ludzi, którzy od siedzenia w domu wolą aktywnie spędzać czas. Cały czas mocno chcemy inwestować w ludzi, bo ta inwestycja jest niepoliczalna, jakie przynosi efekty, ale te efekty są ogromne. My sobie za cel położyliśmy, żeby w każdej dzielnicy był klub seniora i jeszcze trochę pracy przed nami. Tak jak pani redaktor powiedziała, to czwarty, chyba miesiąc temu mniej więcej otwiera na dzielnicy Juliusz. Są takie nieformalne kluby i w Kazimierzu, i w Klimontowie, w różnych częściach miasta, ale tutaj w centrum mieliśmy na Mochowskiego, ale na Starym Sosnowcu takiego miejsca nie było. Zanim na dobre klub zacznie funkcjonować, miejsc, gdzie w ciągu dnia seniorzy mogą spędzić czas w swoim gronie, nie brakuje. W Sosnowcu mamy 3 dzienne domy dla seniorów i 1 dzienny dom dla osób z niepełnosprawnościami. Tak, te miejsca już od wielu, wielu lat, ja nie pamiętam kiedy powstał pierwszy, ale to były lata 80. zeszłego wieku. Troszeczkę podobne to jest do pracy przedszkoli, to znaczy w tym sensie, że seniorzy mają tutaj posiłki, śniadanie i obiad, przychodzą sobie na zajęcia organizowane przez kadrę po to, żeby się właśnie spotkać, porozmawiać, pograć w karty, poglądać telewizję, ale także organizujemy wycieczki. No w ogóle ludzie, bo dlatego, że muszę, żeby się z kimś spotykać, żeby w tym domu nie zgubić. To jest pięknie, bo dlatego i gimnastyka, wszystko jest po prostu. Wyżywienie jest odpowiednie, smacznie gotują. Ale różne zajęcia mamy, imieniny sobie obchodzimy. Tak, dzisiaj dzień babci, to też mamy taki mały poczęstunek, kawka. Przytulne pokoje, rodzinna atmosfera, życzliwi ludzie, wspólne zajęcia i współdzielenie ważnych chwil. Dzięki takim miejscom jak Dom Pomocy Społecznej jest to możliwe. Opieka jest całodobowa, to jest wyżywienie, to są zajęcia terapeutyczne, to jest gimnastyka, to jest wszelka rekreacja, którą oferujemy naszym mieszkańcom, no tak, żeby się też nie nudzili. No, ogólnie biorąc to jest dobrze, powiedzmy tak. Ciepło jest, telewizor jest, powiedzmy tak, że nie ma takich problemów większych. Ale tak, to na drutach robię i co więcej. No co? Bo jestem tu już na stałe i podoba mi się ten ośrodek. Po prostu jest tu otoczenie bardzo dobrym, tutaj jak i po prawej stronie, jak i po lewej stronie. Tam mi się bardziej, tamta strona mi się podoba, bo jest ładnie, bo tam jest ten park. No i jest tu kierownictwo dobre. Dla magistratu każdy mieszkaniec jest ważny i ważne jest, aby czuł się zaopiekowany. Dlatego miasto Sosnowiec nie poprzestaje w działaniach o lepsze warunki życia i spędzania wolnego czasu dla seniorów. Cele na 2023 rok. Cały czas wspierać, cały czas aktywizować, cały czas rozwijać politykę senioralną, pozyskiwać, jak tylko się pojawią nowe projekty, programy, jesteśmy gotowi, żeby wnioskować, żeby aplikować o pieniążki i zawsze być obok tego seniora.